To jest mój niezbędnik w ogrodzie. To jest najbardziej, chyba najczęściej używane narzędzie. Ulubiony widelec, taki o, żeby smukły był. I go używam do odchwaszczania ogródka. Wbijam go głęboko i wtedy wszystkie chwasty podważam i wychodzą z korzeniami. Bo one się tu blokują na tych ząbkach i pięknie wychodzą. Bo jeżeli ja wyrywam ręcznie, to często urywam, o, no tutaj akurat wyszedł z korzeniem, ale urywam czasami to zielone, a korzeń zostaje. O, na przykład tutaj się rwie to, no i ciężko jest to wyrwać, zwłaszcza w rękawiczkach. A to wbijam pod korzeń i pięknie po prostu wychodzi to. O, jak szybciutko. Bardzo przydatne narzędzie. Już właśnie się biorę za tą grządkę kwiatową, rabatę tutaj. Troszkę ją pozmieniać chcę, ale najpierw właśnie muszę odchwaścić ją. Także to jest mój niezbędnik. Drugim super narzędziem do pielenia z kuchni jest taki nóż, zwłaszcza z ząbkami. Na naszej działce jest pełno takich trzcin, które mają korzenie na metr w głąb ziemi. Próbowałam je kiedyś wykopać, ale to jest niemożliwe, bo się widły Fiskarsa połamały na tym. I to ma takie kłącza, które jeszcze grubsze nawet od tego są. I takim sposobem jest ucinanie, zanim jeszcze roślina wejdzie w wegetację, tych właśnie wierzchołków. Ona jest tak ostra, że kiedyś leżały worki z ziemią i ona potrafi się przez worki przebić. I dwie warstwy worków leżały, a trzcina po paru miesiącach przeszła przez te dwa worki. Jest nie do zniszczenia. Chwasty, jakiś tam skrzyp czy pesz, to jest naprawdę przyjemność przy tym. No i jedynym sposobem to jest właśnie takie coś, że ja to wycinam jak najgłębiej i po prostu wyciągam to co jakiś czas. Ona z roku na rok, dzięki tym zabiegom, jest po prostu słabsza, bo nie dopuszczam, żeby się część zielona rozwinęła i odżywiała korzenie. Później te korzenie gniją i czasami nawet jak ostatnio lubczyk wykopałam, to lubczyk to było puste w środku, tak ten korzeń trzciny, a lubczyk już swoimi korzeniami tam wchodził do środka i żywił się tą próchnicą. O, tutaj właśnie widać jak to wygląda. Tylko właśnie jest bardzo ważne, żeby tą trzcinę wycinać zanim ona będzie taka zielona. A to jest chwila, moment, naprawdę. Jak ja ją tak odcinam, to w końcu ten macierzysty korzeń gnije, ale to naprawdę trzeba, o tutaj, ono wszędzie wychodzi. Żadna agrowłóknina, dektury, kartony, nic nie pomaga temu. Tylko właśnie takie wycinanie. O, przy okazji truskaweczki. Opetnę stare liście. Także widelec i nóż bardzo się przydaje w ogrodzie. No i tyle na dziś. Wykopaliśmy taki ogromny głaz, który naprawdę, naprawdę jest bardzo ciężki. No i teraz przetransportowujemy go. To jest mój pomysł. Moje dziecko wpadło na pomysł. To jest prehistoryczna metoda. Proszę, jak. Nie tak łatwo. Idzie. Nie jest tak łatwo, co? Aha. Udało się, no. Jedzie, jedzie. I teraz. Tutaj wypadamy. To powinien być poradnik, jak przytoczyć wielki głaz. O, poradnik wydasz. Jak przytoczyć wielki głaz.